Od najmłodszych lat znamy nazwy i podziały. Każdy z nas otrzymał imię i nazwisko. Została gdzieś odnotowana data naszego urodzenia. Otrzymujemy różne numery. PESEL, NIP, seria numer dowodu osobistego, numer w dzienniku szkolnym, nazwa szkoły, numer klasy, nazwa miejscowości, regionu, państwa, kontynentu, nazwa kościoła albo światopoglądu, który wyznajemy, nazwa partii politycznej, jakiejś organizacji społecznej. Zazwyczaj tym nazwom i podziałom towarzyszy ocena. Już jak się rodzimy, mamy skalę Abgar. W szkole są oceny ze sprawdzianów. Zawody sportowe. Konkursy artystyczne. Zawody czy konkursy międzynarodowe. Europejskie, mundial. Firmy prześcigają się w jak najlepszych sprawozdaniach finansowych, gdzie mają wykresy, tabelki, różne formy przedstawiania tego, jakie zyski i straty osiągnęły. I w końcu największą rywalizacją jest wojna. Chciałbym dzisiaj przeczytać kilka tekstów z Biblii. Nie będzie to jedna historia, jak zazwyczaj robię, ale w tym przypadku dobrze jest wybrać kilka krótkich tekstów, które pokażą, że Bóg nie ma narodowości. I w Bogu zresztą nie ma podziałów. Pierwszy tekst zapisany jest w Księdze Rodzaju, w Księdze Genezis, w rozdziale 14. Werset 18. Księga Rodzaju, pierwsza Księga Mojżeszowa, 14-18. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. Krótki, mało znaczący tekst, wydawałoby się. W ogóle mało wiemy o Melchizedeku. Ale wiemy, że nie był spokrewniony z Abrahamem. A to przecież Abraham jest tą główną postacią początku Księgi Rodzaju, tej pierwszej części, tak? Jest ojcem wiary. I nagle do tego Melchizedeka, ten Melchizedek przychodzi do Abrahama i Abraham oddaje mu 1/10 część wszystkich łupów wojennych, które zdobył na wyprawie wojennej. Skąd on się tam wziął? Melchizedek. Nie był potomkiem Abrahama. A Abraham jest nazwany ojcem wiary. A jednak Melchizedek jest nazwany kapłanem Boga Najwyższego. Są trzy wielkie religie świata wywodzące swój rodowód od Abrahama. Judaizm, czyli Żydzi, chrześcijaństwo i islam, czyli muzułmanie. Ale do żadnej z tych grup nie mógł zaliczyć się wtedy Melchizedek. Oczywiście chrześcijaństwa i islamu jeszcze nie było, ale on w ogóle nie jest spokrewniony z Abrahamem i okazuje się, że to Abraham przychodzi do Melchizedeka. W sensie oddaje mu tę część łupów. Pokazuje, że to on jest ważniejszy w tej relacji. Melchizedek jest kapłanem, ale Abraham jest ojcem wiary.
To znaczy, że nawet ci, których nazywamy bardzo ładnie, że są bohaterami wiary, że są ojcami wiary, to nie znaczy, że innych nie ma. To nie znaczy, że inni ludzie nie mają poznania Boga. Bardzo mało wiemy o Melchizedeku, ale to, co wiemy, to wiemy, że służył prawdziwemu Bogu. Może tak jest z ludźmi wokół nas. Może niewiele o nich wiemy. Może nie jest o nich napisane w świętych księgach wielkich religii. Ale to nie znaczy, że nie służą i nie znają prawdziwego Boga. Kolejny tekst zapisany jest już w Nowym Testamencie, w Ewangelii Marka. Ewangelia według Marka, rozdział 11 i werset 17. Ewangelia Marka 11:17. Jest to historia, kiedy Jezus przychodzi do świątyni jerozolimskiej. Świątynia była tak skonstruowana, że był budynek zasadniczy i w nim były dwa pomieszczenia. Następnie był dziedziniec, podwórko. Ale na to podwórko mogli przychodzić tylko Żydzi, tylko mężczyźni, tylko dorośli. A kobiety i ludzie spoza narodu żydowskiego nawet tam nie mogli wchodzić. Nawet u nas moglibyśmy sobie wyobrazić jedno pomieszczenie, w holu drugie pomieszczenie i podwórko między bramą a wejściem do budynku. Sobie pomyślcie, że teraz kobiety i wszyscy, którzy nie są Żydami, muszą stać za bramą, na podjeździe. Nie wiadomo, kto by się tu ostał. Jezus przychodzi do świątyni i widzi, że tam na tym zewnętrznym podwórku, tam za tą bramą, tam ludzie nie tylko się zbierają, ale oni w jakimś konkretnym celu się zbierają. I wcale nie była to modlitwa. Tam są rozstawione stoły. Przy tych stołach siedzą bankierzy. Tam są prowadzone kantory, wymiany waluty. Bo ludzie, gdy przyjeżdżali do świątyni jerozolimskiej, chcieli złożyć ofiarę. Zazwyczaj ofiarę ze zwierzęcia, ale mogły być to również ofiary z pokarmów. Więc po co targać ze sobą tego koziołka czy baranka przez 50, 60, 100 kilometrów, gdy nie ma takiej dobrej komunikacji jak dzisiaj, jak można wziąć po prostu trochę srebrnych monet i kupić w Jerozolimie tego baranka czy gołębice. Ale w świątyni nie można było używać monet rzymskich, ponieważ one zawierały podobiznę cesarza. Dlatego bankierzy rozstawiali tam stoły ze specjalną walutą świątynną. Oczywiście po odpowiednim kursie, dodając do tego odpowiednią marżę. Czyli nie musiałeś ze sobą wieść tego biednego zwierzaczka, ale mogłeś wziąć te monety, ale musiałeś je wymienić właśnie na tym zewnętrznym dziedzińcu i to jeszcze z odpowiednią marżą. No to wyobraźcie sobie, jakie tam było targowisko. Krowy, gołębie, owce, kozły, brzęk monet, wymiany, rozmowy, targowanie się. No wyobrażacie sobie, że tam się nie targowali? Przecież to jest cecha charakterystyczna tego narodu. Na pewno się targowali. I to było miejsce do modlitwy dla kobiet i pogan, dla osób spoza narodu żydowskiego. Bardzo przyjemne warunki, co? I kiedy Jezus to zobaczył, to jest to chyba, nie chcę powiedzieć jedyna, ale najbardziej wyrazista historia w Ewangelii, kiedy widać, że po prostu Jezus się wewnętrznie zagotował. Pojawił się gniew. On wziął te stoły i porozwalał je. Skręcił bicz i porozganiał to bydło. Przegonił tych sprzedawców gołębi. I czytamy w Ewangelii Marka, Jezus mówi: czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.
przez wszystkie narody domem modlitwy. Daje nam to do myślenia, prawda? Można powiedzieć, że była to myśl rewolucyjna, jak na tamte czasy, jak na tamtą kulturę, jak na religię judaizmu pierwszego wieku naszej ery. Na tyle rewolucyjna myśl, że przemieniła obraz ówczesnego świata i powstało, można powiedzieć, chrześcijaństwo, wyłoniło się z judaizmu. O kobiety i o nie Żydów, o tych, którzy nie byli Żydami, żeby i oni mogli się w spokoju pomodlić. Kolejna historia z Księgi Dziejów Apostolskich, tekst ten już był czytany. Dzieje apostolskie 10:34-35. Dzieje 10:34-35. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Bóg nie robi różnicy tak, jak my je robimy. Bóg nie patrzy na podziały, na te kreseczki na mapie, które sobie namalowaliśmy jako ludzie. Na te nazwy, szyldy i banery, które sobie powiesiliśmy na naszych murach. Bóg nie jest tym ograniczony. On nie ma jakiegoś pola działania, zakresu działania. Dlatego mówimy, że jest wszechobecny, bo Jego moc dociera do wszędzie, gdzie tylko On chce. Na tych, do których On chce. Zobaczcie, Piotr, apostoł. Można powiedzieć, największy apostoł Ewangelii, w sensie najwięcej o nim czytamy, najwięcej o nim się dowiadujemy. On zawsze mówi, Piotr, prawda? Jak myślicie o jakimś apostole, to zazwyczaj gdzieś ten Piotr w pierwszej trójce występuje. I on mówi: teraz rozumiem, że Bóg nie ma względu na osobę. Teraz rozumiem, że Bóg nie ma względu na to, do którego narodu ta osoba należy. Czyli zobaczcie, że znajomość Starego Testamentu, zachowywanie przykazań, uczestnictwo w kulcie świątynnym i nawet najbardziej przyspieszony i intensywny kurs teologii i etyki u stóp Jezusa przez 3,5 roku nie wystarczyły, żeby on to zrozumiał. Czyli to, że był Żydem, znał Stary Testament, zachowywał przykazania i był uczniem Jezusa, to on jeszcze tego nie zrozumiał, że Bóg nie ma względu na osobę. Dopiero Bóg dał mu sen, w którym pokazał mu: chłopie, wszędzie mam swoich ludzi. Nie tylko w twoim narodzie. A pamiętajcie, że w tamtym czasie każdy naród to poniekąd była inna religia. Każdy naród to był inny kościół. Ludy miały swoje mitologie, miały swoje świątynie, miały innych bogów, innych kapłanów. I Piotr mówi: w każdym narodzie, to dzisiaj jakbyśmy powiedzieli, w każdym kościele. A nawet w każdej religii. Pamiętajcie, że wtedy nie było wielu kościołów chrześcijańskich. Był jeden kościół chrześcijański. To było za krótko, żeby jeszcze się podzielili, prawda? Więc inne narody to były po prostu inne religie, które my zazwyczaj nazywamy pogańskimi. Co nie jest słuszne, bo paganus to znaczy mieszkaniec wsi. Więc ja nie wiem, czy wszyscy poganie byli mieszkańcami wsi. Kolejny tekst.
Też z Księgi Dziejów Apostolskich, to już będzie ostatni tekst, który dzisiaj będziemy czytali, przedostatni. Dzieje Apostolskie 17. 17 rozdział Dziejów Apostolskich. I werset 26 do 28. 17, 26 do 28. Teraz już mamy apostoła Pawła, chyba największego bohatera Księgi Dziejów Apostolskich. 17, 26 do 28. I apostoł Paweł mówi tam do Greków. Dzisiaj z Grecją kojarzy nam się przede wszystkim nie wiem, urlop, taniec Greka Zorby, który wcale nie jest grecki, i jeszcze może recesja. Ale w tamtych czasach, i to były dobre czasy dla Grecji, Grecja to przede wszystkim była filozofia, nauka, osiągnięcia sztuki, generalnie kultury. I apostoł Paweł przemawia do tych mędrców, do tych filozofów greckich, do stoików i epikurejczyków, i on mówi tak. Posłuchajcie, co on mówi do ludzi, którzy nie znali Starego Testamentu, nie chodzili w sobotę do kościoła, nie modlili się do Boga i nie oddawali dziesięciny, czyli tej jednej dziesiątej części swoich dochodów. Z jednego pnia wywiódł wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga. Czy może Go nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Wszyscy ludzie wywodzą się z jednego pnia, z jednego źródła. A Bóg, nawet jeśli dopuścił do podziału tych narodów, tych ustalił te granice czasu i przestrzeni, ale dał zadanie każdemu z nich, żeby szukali Boga. Każdy naród. Bo Bóg nie jest daleko od każdego z was. I On tego nie mówił wcale do bardzo pobożnych Żydów. Do wielopokoleniowych adwentystów. On nie mówił do tych, którzy rozdali wiele literatury ewangelizacyjnej, książek religijnych. I on mówi, Bóg nie jest daleko od was. W Nim żyjemy i poruszamy się. W ogóle analizując całe to kazanie apostoła Pawła, zresztą to jest najdłuższe kazanie apostoła Pawła w Dziejach Apostolskich, dowiadujemy się, że apostoł Paweł korzysta z tekstów greckich, hymnów o Zeusie, które wychwalają Zeusa. I on mówi, jesteśmy z jego rodu. Czyli nawet jest w stanie użyć nazwy ich bożka najwyższego, bo Zeus był najwyższym bogiem w panteonie bogów greckich. I on mówi, z jego jesteśmy rodu. Z jednego pnia, z jednego źródła, od najwyższego. I ostatni tekst, który jest, wydaje mi się, najmocniejszy. Z Księgi Amosa, ze Starego Testamentu. Gdy kiedyś przeczytałem ten tekst, mówię, jejku, dlaczego nikt o tym nie mówi? I wtedy pomyślałem, muszę ułożyć kazanie na ten temat, rozważanie. Księga Amosa, rozdział 9 i werset 7. Amos 9, 7. Czy nie jesteście dla mnie tym samym,
co kuszyci, wy synowie Izraela? Czy nie wyprowadziłem Izraela z ziemi egipskiej, Filistyńczyków z Kaftoru, a Aramejczyków z Kiru? Inaczej mówiąc, Bóg mówi, że wyprowadził różne narody z różnych opresji, z różnych niewoli, nie tylko Izraelitów. I powiem wam, że jakoś nie dziwi mnie to, bo spodziewałbym się po naszym Bogu, że On coś takiego może zrobić. Ale nie spodziewałbym się po Amosie, że On takie coś napisze w swojej księdze. Bo przecież bardzo mocno było zakorzenione w myśleniu naszych starszych braci w wierze Żydów, że oni są tym szczególnym narodem. Tylko ten naród. A Amos, będąc z tego narodu, zapisuje słowo Boga, mówi: wy, Izraelici, to dla mnie jesteście tym samym, co Etiopczycy, bo ten Kusz to jest jakby Etiopia dzisiejsza, te tereny. A nawet was wyprowadziłem z niewoli egipskiej, ale Filistyńczyków jeszcze z innej niewoli. A jeszcze Aramejczyków, czyli Syryjczyków, jeszcze z innej niewoli. Czyli Bóg działał w historii różnych narodów, o których my nawet nie wiemy, bo Biblia sprawozdaje nam działalność Boga w historii narodu żydowskiego przede wszystkim. Ale czy to znaczy, że Pan Bóg już wtedy, w tamtych czasach, nie interesował się tym, co się dzieje w Syrii? Nie interesował się tym, co się dzieje w Etiopii? A w Chinach? Oczywiście nie mamy na ten temat informacji objawionych, ale ten tekst pokazuje, że Bóg działał niezależnie od granic, nazw, stereotypów i nawet teologii. Bo On jest wszechobecny, wszechmocny. Kto powie Mu: nie pomagaj im? Kto z nas powie Bogu, co ma robić? Jak On jest tym, który wszystko może powiedzieć i zrobić. Czy chcemy być mądrzejsi od Boga? Nie, nie. Tutaj ktoś w pierwszym rzędzie bardzo dobrze kiwa głową. Nie. To jest bardzo dobre postanowienie noworoczne. Nie bądźmy mądrzejsi od Pana Boga. Święci. Bardziej święci niż On sam. Dlaczego tak bardzo lubimy dzielić ludzi na różne grupy? Dzielić, nazywać i oceniać. Skoro w wielu przypadkach nawet ich nie poznaliśmy. Skąd wiemy, że nie boją się Boga i nie postępują sprawiedliwie? Skąd wiemy, że Bóg nie wyprowadził ich z Kaftoru czy Kiru, tak jak nas z Egiptu, mówiąc przenośni, że Bóg nie działał w ich życiu tak jak w naszym? Czy chcemy być jak bankierzy i handlarze świątynni, którzy zajmują miejsce dla kobiet i pogan? Dla osób innych wyznań? Dla katolików, baptystów i zielonoświątkowców? Albo prawosławnych? Dla Świadków Jehowy i badaczy Pisma Świętego? W końcu dla muzułmanów, Żydów i hinduistów? Dla buddystów i ateistów? Czy sądzicie, że w niebie będzie tak mało miejsca, że nie dostaną nawet małej komórki? A może nawet normalny, pełnowymiarowy pokój mieszkalny? Nadal chcemy sobie poprawiać nastrój, mówiąc, że jesteśmy lepsi? A może podobnie jak Bóg przestaniemy oceniać grupy ludzkie na podstawie nazw i podziałów? Może warto nie chwalić się naszym poznaniem prawdy, choć ono jest, jak sądzimy, słuszne, ale nawet sam apostoł Paweł mówi:
Poznanie wbija w pychę, a miłość buduje. Nie sądzę, że w niebie będą specjalne strefy. To są takie kawały tylko na ten temat, ale nie sądzę, że tam będą naprawdę takie tabliczki. Adwentyści w prawo, katolicy w lewo. Nie sądzę też, że Pan Jezus będzie nosił jakiś jeden konkretny identyfikator, bo w wielu różnych czasach miał wielu różnych pobożnych ludzi z wielu różnych kościołów i narodów. Wierzę w to głęboko, że to, co mówię, może się nawet z tym zgadzacie. Ale wiem z doświadczenia, że w naszych umysłach zakorzenione są takie ścieżki neuronalne, takie sposoby myślenia, że niespecjalnie to robimy. Nikt nie planuje, o, ja teraz będę się wywyższał i coś tam powiem o innych gorszego. Nie planujemy tego. I dlatego o tym mówię. Bo nieświadomie w naszych wypowiedziach, czasami na szkole sobotniej, czasami w apelu, czasami w kazaniu, czasami w rozmowie. Wiecie, jakby nawet nie mam nic przeciwko pewnym żartom, ale jeżeli mówi się je publicznie, jeżeli się je mówi w gronie osób, które tego słuchają, to nie jest odpowiednie. Każdy z nas ma jakieś przywary, jakieś wady i jakby nawet żartować sobie z nich, to nie jest nic złego, ale wyśmiewać kogoś, poniżać, to już jest niedopuszczalne. I wiem, że może moje przesłanie dzisiaj brzmi troszkę tak ciężko, jakbym, nie wiem, jakąś taką lekką krytykę stosował. Nie, to nie chodzi mi o krytykę. Właśnie to jest dobra wiadomość. To jest Ewangelia, kochani. To jest naprawdę bardzo dobra wiadomość, że nie tylko adwentyści będą w niebie. To jest wielka nadzieja dla wszystkich naszych bliskich, naszych rodzin, którzy może nigdy nie przyjdą na to miejsce, może nigdy nie zrozumieją całej Biblii tak dobrze jak niektórzy z nas. Może nigdy nie przeczytają książki Wielki Bój. Albo jeszcze innych rzeczy nie zrobią, które my robimy. A to jest wielka nadzieja, że spotkamy się z nimi tam w górze. O tym zadecyduje nasz Bóg. On jest sędzią sprawiedliwym. Nie wiemy, co postanowi. Ale możemy mieć wielką nadzieję, że tam będzie więcej ludzi, niż się spodziewamy. Że tam będą ci, którzy nie umieli zrozumieć tego, co mówimy. Albo może się nawet nie zgadzali z jakichś powodów. Ale Bóg znał ich serce. I to serce ocenił sprawiedliwie, bo On jest sprawiedliwy. Dlatego to jest dobra nowina, dlatego to jest Ewangelia, dlatego to jest w ogóle powód do tego, żebyśmy się cieszyli, że Bóg jest tak wspaniały, że dla Niego te podziały, nazwy, tabliczki, etykiety, identyfikatory, On wie, że to jest tylko tymczasowe. Czasami to jest dobre nawet. Ale to jest tymczasowe. Bo Bóg nie ma narodowości. I to jest dobra nowina. Pamiętajmy o tym, kochani. Gdy będziemy rozmawiali z kimś, kto jest troszkę inny albo inaczej myśli niż my, to będzie naprawdę ze skutkiem pozytywnym dla tej osoby przede wszystkim, ale i dla nas. Niech Panu Bogu będą dzięki i uwielbienie. Amen. Pomodlę się. Drogi Boże Ojcze, dziękujemy za ten dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę, która tutaj przybyła, dotarła szczęśliwie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś Bogiem wielkim, wspaniałym, dobrym, sprawiedliwym. Bogiem miłosiernym, który patrzy na serce nasze, a nie na pozory, nie na nazwy, nie na wygląd, który nawet nasze upadki rozumie, bo wie, że jesteśmy błądzący, upadający. Jeszcze jesteśmy osłabieni.
Pozwól nam, Panie, wejrzeć w to zrozumienie. Udziel nam, Boże, tego spojrzenia na innych ludzi, którzy są wokół nas, którzy są w innych kościołach, w innych religiach, którzy może w ogóle nie są wierzący, którzy są z innych państw, kontynentów, o innym kolorze skóry, którzy może mają inny status materialny, społeczny, którzy wydają nam się dziwni. Daj nam, Panie, abyśmy pamiętali, że i my dla nich też jesteśmy czasami dziwni. I że dla Ciebie, Panie, nikt nie jest dziwny. I że Ty, Panie, przygarniasz nas wszystkich i zapraszasz do swojego królestwa. I że będzie nas tam więcej, niż czasami się spodziewamy. I że będą tam tacy, o których może byśmy nawet nie pomyśleli. Bo w każdym narodzie, i w każdym państwie, i w każdym kościele i religii, Panie, są ci, którzy szanują Ciebie i postępują sprawiedliwie, a Ty nie masz względu na osobę. Dzięki Twojej łasce będziemy o tym pamiętali od teraz aż do spotkania kiedyś z Tobą, Panie, w niebie. O to prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.